W Miejskim Domu Kultury Batory odbył się finisarz wystawy zdjęć Sabiny Kalmus pod nazwą Melancholia. Przychodzi taki wiek, kiedy człowiek zaczyna się zastanawiać nad tym, co było, nad tym, co już minęło, nad tym, ile zostało i jak to coś wykorzystać, co zostało. Chyba dlatego po prostu melancholia. Nie chorobowa, tylko taka po prostu w miarę jak, nie wiem, nostalgia. Tęsknota, coś takiego. Autorka, której tematyka zdjęć nierzadko była związana z przemysłem, tym razem skupiła się na fotografowaniu krajobrazów. One są chyba bardziej takie proste w odbiorze, kolorowe, zawsze bardziej takie sympatyczniejsze. Nie jest to taki ciężki klimat. Chyba tak troszkę właśnie, żeby było inaczej. Sabina Kalmus zajmuje się fotografią od ponad 8 lat i pierwsza wystawa jej zdjęć w Miejskim Domu Kultury Batory miała miejsce w 2017 roku. Takie patrzenie przez oczko daje taki dystans do wszystkiego i takie zamknięcie siebie i swoich myśli, że tak powiem, w takim kadrze dla siebie tylko. Potem jakoś tak zaczęliśmy współpracować z MDK-iem, była ta pierwsza wystawa 3 lata temu, teraz jest druga wystawa i tak no... Teraz już tak po prostu idzie. Zdjęcia Sabiny Kalmus wystawione zostały w holu Miejskiego Domu Kultury Batory.